Jak donosi portal Petapixel, najsłynniejsze zdjęcie Steve'a McCurry'ego, czyli Afganka i tej magiczne, hipnotyzujące oczy, to zdjęcie prawdopodobnie, nawet nieprawdopodobnie, tylko zostało tutaj wykazane, chociażby właśnie, tak jak tutaj widzisz, nie ma bliku wokół, a tutaj jest ten blik, prawda? W każdym razie zostało to wykazane, że to zdjęcie podległo obróbce komputerowej, retuszowi. Jakie wnioski z tego wyciągamy? Jest to totalna kompromitacja Steve'a McCurry'ego, ikony właśnie National Geographic. Natomiast National Geographic kojarzy się z dokładnością, z precyzją, z wiarygodnością. Jest to po prostu ikona wiarygodności. Oni się swego czasu chwalili, że tylko dwie jakieś pomyłki mieli w publikacjach swoich prasowych, czasopisma National Geographic. Natomiast tutaj się okazuje, że po prostu to, co zostało wyciągnięte przez fotografa przy jakiejś okazji tutaj, to co wcześniej opisywałem, że gdzieś tam jakieś fragmenty zostały skopiowane, to wyszukiwanie przez internautów i dziennikarzy nabrało tempa. Tych przykładów jest coraz więcej, no już w końcu po prostu sięgnęli do tego zdjęcia z Afganką i okazuje się, że tam też były stosowane przeróbki. Steve McCurry znowuż chce pociągnąć za sobą National Geographic i też tutaj wykazuje, że pewne elementy z okładki były kopiowane, że nie jest to w 100% zdjęcie. Tak więc tutaj Steve McCurry się w głupi sposób, mówiąc krótko, tłumaczy, że National Geographic robił to samo. Jest to idealny tandem i ta właśnie idiotyczna, jak dla mnie, maniera estetyzowania biedy, nędzy i pokazywania tak naprawdę świata nierealnego. Nie ma tam takich scenek, gdzie jest krew, gdzie po prostu jest to, co w rzeczywistości. Tu są zwykłe, piękne obrazki i tu, w tym miejscu po prostu wyszło szydło z worka i jeden drugiego teraz, można powiedzieć, chce ukuć. No i Steve McCurry chce tu pociągnąć National Geographic ze sobą, czyli Steve McCurry jest takim kapitanem na tonącym okręcie. To wszystko po prostu walnęło, legło w gruzach i ten statek pod nazwą National Geographic tonie. Cała ta wiarygodność w tej chwili jest podważona, jest załamana i to czasopismo jest według mnie skończone, bo to, czym się właśnie chwalili, to, czym się szczycili, ta wiarygodność została tutaj totalnie zbezczeszczona.